Witam w drugim odcinku eksploracyjnych poradników. Pierwszy odcinek spotkał się z ciepłym przyjęciem, co mnie bardzo cieszy. Najczęściej prosiliście mnie, abym w tym odcinku zajął się kwestią bezdomnych i ochrony. I tym się właśnie zajmiemy. Może najpierw zajmiemy się ochroną. Ostatnio pod moimi filmami pojawiają się pewne komentarze, w których jest mi zarzucane, że niepotrzebnie omijam ochronę, że oni tak naprawdę nie mogą nic zrobić i nie mają prawa nas dotknąć, no tego typu rzeczy. I rzeczywiście, przepisy jasno mówią, co wolno ochroniarzowi, a co nie. Jednak teoria a praktyka to są dwie różne rzeczy, ale o tym opowiem zaraz. Poruszając kwestię moich spotkań z ochroną, jestem zmuszony zdradzić wam pewną tajemnicę. Większość chronionych budynków, do których wszedłem do nich za wiedzą i zgodą ochroniarzy. Pewnie zastanawiacie się teraz, ale jak to? Przecież nieraz w swoich filmach unikasz ochronę, pokazujesz, jak się przed nimi chowasz. Zgadza się, robię tak. Ale robię tak z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli jest ochroniarz, który wpuści was, dajmy na to, no nie wiem, najczęściej jest to pół litra, wpuści was do obiektu, który chroni, i nakręcicie o ten film. Powiecie, no, wpuścił nas za pół litra. Jeśli zobaczy taki film właściciel obiektu, to jest bardzo prawdopodobne, że taki ochroniarz straci pracę. Drugą kwestią jest to, że na jego miejsce przyjdzie prawdopodobnie ochroniarz, który już nie będzie skory do współpracy i wejście do obiektu będzie już utrudnione. Tak więc, jeśli uda się wam wejść do danego obiektu za porozumieniem z ochroniarzem, nie zdradzajcie tego w filmie. Niestety nie zawsze idzie się dogadać z ochroniarzem. Ochroniarze nie zawsze chcą współpracować. Nie udaje się na przykład, kiedy obiektu chroni więcej niż jeden ochroniarz. Miałem raz przypadek, kiedy starszy ochroniarz w towarzystwie młodszego definitywnie odmówił wpuszczenia na teren obiektu. Dopiero później, kiedy odprowadzał mnie do bramy, powiedział: słuchaj, ja bym cię wpuścił, ale z tym młodym robię tydzień, ja go nie znam, ja nie wiem, czy on mnie zaraz nie podkapuje do szefa. No niestety tak bywa. Ochroniarze niekoniecznie muszą sobie ufać. Kiedy indziej ochroniarz odmówił wpuszczenia na teren obiektu, ponieważ po prostu jego budka znajdowała się na widoku. Przy głównej ulicy, pełno bloków dookoła biurowców. No nie wiadomo, kto obserwuje, więc no, lepiej nie ryzykować. A teraz kwestia teorii, którą poruszyłem na początku. Istnieją dosyć jasne przepisy mówiące o tym, co wolno, a co nie wolno ochroniarzowi. I według tych przepisów ochroniarzowi można co najwyżej werbalnie wypraszać was z danego miejsca, grozić wezwaniem policji bądź grupy interwencyjnej. Nie może was dotknąć, nie może was obezwładniać, nic w tym rodzaju. Oczywiście mówimy o przypadkach, kiedy nie jesteście agresywni. Ale jak już mówiłem wcześniej, to jest teoria, a życie z teorią nie zawsze ma wiele wspólnego. Raz miałem nieprzyjemną sytuację z ochroniarzem, kiedy próbował mi wyrwać plecak z ręki. No, oczywiście wszystko się w plecaku znajdowało, cały sprzęt, no, nie uśmiechało mi się go tracić. Całe szczęście nie udało mu się go wyrwać z mojej ręki. No, zacząłem krzyczeć już, no, co ty idioto robisz? Opamiętał się trochę, ale zaraz po tym sięgnął po telefon komórkowy i zaczął dzwonić po policję. No i po prostu szybko się wycofałem, bo co miałem robić? No i do tej pory odpukać, jak na razie, to jedyna tego typu przygoda z ochroną. Mam nadzieję, że już więcej się nie powtórzy. No jak widzicie, teoria mówi jedno, praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Tak więc, jeśli możecie, to dogadajcie się z ochroniarzem. Warto czasami poświęcić te 10-20 zł bądź pół litra. Warto, ponieważ nieraz ochroniarze mają klucz do drzwi, za którymi kryje się coś ciekawego. Znają teren bardzo dobrze, wiedzą, gdzie warto się udać, a także znają ciekawe opowieści o miejscach, których pilnują. Niejednokrotnie informacje przekazywane przez nich no, przydały mi się później w eksploracji. Tak więc możecie, dogadujcie się z ochroniarzami, nie możecie, unikajcie. A teraz kwestia bezdomnych. Pierwszy raz bezdomnych spotkałem, kiedy miałem chyba 11 lat. Po prostu zwiedzając opuszczony budynek, natknąłem się na bezdomnych, którzy szykowali sobie właśnie miejsce na nocleg. Z tego co pamiętam, szukali starych dywanów, na których mogliby się położyć. Wskazałem im wówczas stertę dywanów na trzecim piętrze
opuszczonego budynku, który znajdował się obok. No i w sumie na tym się skończyło. Przez lata eksploracji jeszcze wielokrotnie natykałem się na osoby bezdomne. Akurat moje spotkania z bezdomnymi, można powiedzieć, że są pozytywne. Trzeba pamiętać, że są to ludzie, którzy nie chcą mieć kłopotów. Miejsce, które zamieszkują, oczywiście zamieszkują nielegalnie. Boją się, że wszelkie kłopoty, interwencja policji może odebrać im ich miejsce zamieszkania. Na ogół są to ludzie spokojni, nieagresywni, chętni do rozmowy. A więc tak wyglądają moje doświadczenia z ochroną i bezdomnymi. Ale teraz wypadałoby powiedzieć coś o waszych doświadczeniach. Odbyłem wiele rozmów z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy także interesują się urbexem i eksplorują opuszczone budynki. Wszystkich w tej chwili pozdrawiam. Jednak nie wszystkie informacje, które mi przekazywaliście, były dobre. Niejednokrotnie mówiliście mi o agresywnych ludziach, których spotykaliście w opuszczonych miejscach. W większości opisywanych przez was przypadków kończyło się na ostrej wymianie zdań. Otrzymałem kilka relacji, w których musieliście uciekać przed agresywnymi osobami. Osobami, które goniły was, trzymając w ręku różnie. Czasami łom, czasami jakąś deskę, czasami rurę. No, powiedzmy sobie szczerze, opuszczone miejsca przyciągają różne osoby. Już standardem w polskich realiach stało się to, że w opuszczonym miejscu widzimy opakowania po alkoholu. Jednakże kilka razy sam natknąłem się na zużyte strzykawki i igły. Nigdy nie możemy mieć pewności, na kogo natrafimy oraz czy w pomieszczeniu obok nie znajdują się jego koledzy. Jeśli natrafimy na agresywną osobę, ja zalecam wycofanie się. Możecie jednak znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, kiedy droga ucieczki zostanie wam zablokowana. No, wówczas ja zalecam użycie gazu łzawiącego. Po oczach oponentowi i szybka ucieczka. Być może powiecie, że to jest trochę tchórzostwo, ale ja myślę, że lepiej się wycofać, niż mieć później problemy. Pewnie w komentarzach znajdą się osoby, które powiedzą, że lepiej zabrać z sobą nóż, paralizator bądź pałkę teleskopową. Osobiście odradzam używania tego typu rzeczy, gdyż może coś pójść zawsze nie tak i naprawdę wówczas będzie nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj zawarłem, będą dla was przydatne. Oczywiście czekam na propozycję następnego odcinka. Do zobaczenia.